14 lutego, Dzień Zakochanych, to idealny moment na świętowanie miłości. W gminie Słupno to była również okazja do świętowania Złotych Godów, jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego. Z tej okazji wójt Marcin Zawadka wręczył 9 parom medale oraz upominki. Przyznacie sami, że walentynki to doskonały moment na takie wydarzenie. Wyjątkowa data na to, żeby uczcić tą uroczystość. Ja ze swej strony cieszę się bardzo, że tak wielu szczęśliwych ludzi dostrzegłem, bo powiem tak, nasza gmina jest niewielką gminą. Jeżeli my mamy 9 par, które doczekały wspólnie 50-lecia, to jest to dużo. Jak powiedziałem, cytując wiersz Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, nie sztuką jest kochać, sztuką jest wziąć tę miłość i przenieść przez życie na rękach. I mi się wydaje, że tym właśnie parom się to udało. To udało mi się znaleźć kompromis, zrozumienie przez całe życie, szacunek wzajemny, no i tą miłość. Wszystkim parom wójt wręczył medale za pożycie małżeńskie w dowód uznania dla trwałości małżeństwa i rodziny. Były również dyplomy oraz kwiaty. Drobne upominki i listy gratulacyjne jubilatom wręczył również Sylwester Ziemkiewicz, starosta Płocki. My również wszystkim parom życzymy wszystkiego najlepszego z okazji waszego złotego jubileuszu.